Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku filmów z cyklu Książki, które czytam dzisiaj. Rozpocznę niestandardowo. Na początek pragnę zadać Państwu pytanie. Czy wiecie, że niewidomy i niesłyszący człowiek może zostać mistrzem w wielu dziedzinach sportu? Otóż odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Tak, taki człowiek może zostać mistrzem w wielu dziedzinach sportu. I opowiada o tym książka pani Lydii Glave. Książka zatytułowana Niewidomy Mistrz, która jest właściwie biografią pana Zdzisława Kozieja, mistrza sportu, niewidomego, niesłyszącego, mistrza w wielu dziedzinach sportowych. Książka ta z całą pewnością to historia, która zainspiruje każdego, kto pragnie spełniać swoje marzenia. Wszystko zaczęło się właściwie od cudownego ozdrowienia ze stanu, który lekarze nazywali agonalnym. A później zaczęła się cała niesamowita historia. Historia, która zawarta jest w tej książce, Niewidomy Mistrz. Książka opowiada nie tylko o drodze i karierze sportowej pana Zdzisława Kozieja, ale wspomina także pewne zabawne sytuacje, takie jak chociażby pomyłka drzwi od szafy, od drzwi wejściowych do pomieszczenia. Opowiada także ta książka o pewnych rzeczach, które mnie osobiście, kiedy czytałem ten tekst, bardzo, ale to naprawdę bardzo, nawet nie tyle śmieszyły, co uradowały, nawet trudno powiedzieć, jakie miałem w tym momencie odczucia. Otóż niewidomy człowiek, który stanął na komisji wojskowej, oszukał tę komisję wojskową i został zakwalifikowany do czynnej służby wojskowej. Mało tego, podczas ćwiczeń na strzelnicy zdobył wyróżnienie, pomimo to, że nawet nie widział tarczy. Dopiero kiedy wojskowi zorientowali się, że człowiek ten jest niewidomy, wtedy zwolnili go do domu. Dlaczego zamiast bronić się przed pójściem do wojska Zdzisław Koziej tak naprawdę chciał koniecznie do tego wojska się dostać? Myślę, że chciał udowodnić sobie i światu, że nie jest gorszy od innych, pomimo to, że nie widzi, pomimo to, że ma problemy ze wzrokiem. Ale jest tutaj w tej książce jeszcze jedna rzecz, która mnie osobiście bardzo mocno chwyciła za serce. Bo Zdzisław Koziej oczywiście od urodzenia nie był człowiekiem niewidomym. Ten wzrok i słuch i w ogóle stan jego zdrowia pogarszał się właśnie w momencie, kiedy przeżył ten swój stan agonalny. Ale co mnie tutaj tak naprawdę chwyciło za serce, kiedy Zdzisław Koziej, człowiek żonaty z panią Ireną Koziej, zaczął już tak na dobre tracić wzrok, jego żona Irena Koziej powiedziała takie oto słowa. Uwaga, bo to będzie naprawdę, a to naprawdę mocne. I nie bój się ciemności, bo zawsze jestem przy tobie. I nie bój się ciemności, bo zawsze jestem przy tobie. Takie słowa powiedziała żona do swojego męża, wtedy kiedy na dobre tracił już wzrok. Takiej żony życzę Państwu wszystkim. Wszystkim mężczyznom i odwrotnie. Wszystkim kobietom życzę takich mężów, którzy zachowaliby się właśnie w taki sposób, w jaki zachowała się pani
Irena Koziej, dowiadując się o tym, że jej mąż, jej kochany mąż, traci wzrok. Niewidomy mistrz to mistrz w lekkiej atletyce, mistrz w piłce dźwiękowej, mistrz w bowlingu i w kręglach klasycznych. Polecam wam gorąco tę książkę. Polecam wam gorąco tę książkę, bo naprawdę jest ona wzruszająca. Po drugie, opowiada prawdziwą historię. Historię człowieka, który nie załamał się na łożu śmierci. Wręcz przeciwnie, zdobył to, czego normalni zdrowi ludzie zdobyć nie potrafią, bo mają jakieś ograniczenia. Jakie ograniczenia? Filmy z serii, książki, które czytam, realizuję zazwyczaj w taki sposób, że czytam to, co jest napisane z tyłu na okładce książki. Tym razem też tak zrobię, może nie na początku, ale już na końcu tego materiału. Posłuchajcie państwo. Jest na świecie człowiek, któremu od ciężaru medali odpadł dywan wiszący na ścianie. Jest na świecie człowiek, który może pochwalić się wielokrotnym tytułem mistrza Polski, Europy i świata. Jest na świecie człowiek, który uratował niejedno ludzkie życie. Dokonał tego wszystkiego, a do tego charakteryzuje się niezwykłą siłą ducha, siłą charakteru i taką upartością w osiąganiu swych celów, której wielu z nas mogłoby mu pozazdrościć. Polecam państwu gorąco tę książkę. Książkę pani Lidii Glaive, zatytułowaną Niewidomy mistrz. Muszę się pochwalić tym, że miałem przyjemność, ogromną przyjemność pomocy w wydaniu tej książki. A w tym odcinku filmów, książki, które czytam, troszkę inaczej niż zazwyczaj, na koniec wspomnę tylko o tym, że ja jestem pisarzem. Pisarzem samowydawcą, w którego dorobku jest obszerna trylogia fantasy zatytułowana Król Myśli, opowiadania ze świata Króla Myśli oraz thriller Cień Przeszłości. Książka Niewidomy Mistrz, chociaż ja jej nie napisałem, też w pewnym sensie stanowi mój dorobek. Zapraszam państwa do księgarenki Marfis, w której będziecie mogli zakupić moje książki, a książkę Niewidomy Mistrz kupicie państwo na OLX-ie, kupicie państwo na Allegro, możecie ją zakupić także pisząc maila pod wskazany adres. Linki do OLX-u, Allegro i ten adres mailowy, pod którym można zamówić książkę Niewidomy Mistrz, znajdziecie państwo pod wyświetlaczem tego filmu na YouTubie. Dziękuję wam za uwagę.